Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj wyszedł piąty sezon w Fortnite, jak pewnie każdy z was doskonale wie oczywiście, jeśli gracie w tę grę. No i obojętnie czy ktoś się interesuje skinami, czy ma je gdzieś, czy kupuje Pass, czy go nie będzie miał, czy interesuje go tylko pro gameplay, czy tylko gra sobie casualowo, to tak czy siak dla każdego ten update i te wejścia sezonu piątego wprowadza naprawdę wiele nowych zmian i wiele powodów do ekscytacji i teraz je ja sobie właśnie wszystkie omówimy. Tyle będę pokazywał wam gameplay z gry, który już udało mi się nagrać, i też będziemy sobie w międzyczasie właśnie omawiali zmiany gameplayowe. A kiedy będzie potrzeba właśnie pokazać przykład na ekranie, to będzie się on pojawił. A więc zaczynamy. Zaczniemy sobie troszkę od końca, czyli nie od zmian jakby związanych z tym sezonem 5, tylko od zmian gameplayowych, jeśli chodzi o gameplay, jeśli chodzi o bronię. Jeśli chodzi o, o mapę, o środki kręgów, o naprawianie bugów, a więc zaczynamy sobie od broni i od przede wszystkim ogromnego, przeogromnego nerfa Double Shotgunów. I teraz ten nerf dotyczy zarówno używania Double Pompy, jak i używania pompy z jakimkolwiek innym shotgunem czy podwójnego ciężkiego shotguna. Wszystkie te kombinacje teraz otrzymały bardzo duży nerf. Tak jak teraz widzieliście, po każdym oddanym strzale z shotguna, jeśli zmienimy, to i tak musimy czekać około ponad sekundę. To jest mniej więcej sekunda i 20 setnych, sekunda 30 setnych, coś takiego. Oczywiście szybkość czerwoność pompy wynosi półtora, więc w tym momencie możecie sobie zobaczyć, jak po prostu bardzo, no nie opłaca się w tym momencie robić tego quick switcha. O wiele bardziej użyteczne będą teraz setupy z pompą i na przykład taktycznym SMG albo z tymi podwójnymi pistoletami, natomiast zmiany dotyczą też ogólnie całych, wszystkich shotgunów i teraz Wam je dokładnie przeczytam. A więc dosłownie wszystkie strzelby będą ukazywać w obrębie celownika ile śrucin trafiło w cel, czyli to teraz widzicie na ekranie pokazują się takie czerwone kropki, myślę, że to jest fajna sprawa. Druga sprawa również bardzo fajna, zmieniono wzory z rozrzutu strzelby, by był stały i nie zawierał losowości, czyli już teraz będzie mniej Chociaż i tak to chyba będzie możliwe, ale będzie mniej strzałów np. z pompy za 6 i tak dalej. Natomiast kolejna zmiana, ciężki shotgun wystrzeliwuje teraz 10 rutin zamiast 5, co oznacza, że po prostu będzie to też chyba bardziej, no bardziej consistent, te zadawania obrażeń w przypadku ciężkiej strzelby. I co ciekawe napisane jest, maksymalne obrażenia dla heavy shotguna pozostają niezmienione, natomiast ja już widziałem na reddicie, że cloak, face cloak dał z shotguna właśnie ciężkiego za 301, co nie było wcześniej absolutnie możliwe. No więc to jest ciekawe i to jest właśnie teraz to, że widziałem już ze strzelby DMG powyżej 300 po tym update, więc no to pozostawiam do Waszej oceny. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o podwójną pompę, to ona umiera w tym momencie. Natomiast oprócz shotgunów znerfiono również SMG z tumikiem, co jest no, to było do przewidzenia i nie będę tutaj wam podawał dokładnych danych, natomiast chodzi po prostu o to, że na odległość stały się one teraz po prostu słabsze. Co jest logiczne, no bo jednak to praktycznie było lepsze od niebieskiej MK, a nawet od Skara w niektórych przypadkach. Natomiast teraz po prostu na dalszą odległość będzie to mniej użyteczne. Ja w sumie osobiście lubiłem po prostu to jak bardzo OP były SMG z tłumikiem na odległość. Natomiast rozumiem powód, dla którego Epic musiało to po prostu znerfić. No i okej, okay, przechodzimy już teraz do zmian związanych typowo z sezonem 5. A więc pierwsza z nich to jest dodane, dodanie All Terrain Card, czyli ATK, czyli e, terenowy wózek golfowy, chyba tak, tak to się nazywa, TWG. I teraz tak, na czym ten wózek golfowy polega i jak on działa? Po pierwsze jest on dla czterech osób, czyli dla naszego całego składu Po drugie, co teraz zobaczycie Dostajecie speed speedboosta po tym jak driftujecie, czyli przytrzymujecie spację Czyli po prostu wiecie, zaciągacie ręczny, robicie drift i w tym momencie jak ten drift kończycie Po dłuższym drifcie dostajecie zawsze speedboosta, który jest dosyć taki konkretny bym powiedział Dach tego właśnie pojazdu działa jak bounce pad, co też teraz widzicie na ekranie Widzicie, wszystko ładnie już ponagrywają dla Was jest również taka notka, która brzmi Pasażerowie na tylnym siedzeniu terenowego wózka golfowego mogą pomóc przeskakiwać przez przeszkody Należy wyjść do tyłu i jednocześnie puścić, by skakać wyżej Więc nie wiem jak to będzie w praktyce wyglądało, pewnie już na Redditie i na YouTube takie coś możecie znaleźć Ciekawą zmianą jest również teraz możliwość grania w golfa, w koszykówkę i chyba w piłkę plażową Znaczy to nie wiem jak to jest interpretowane, czy jako siatkówka plażowa W każdym razie te przedmioty teraz możemy odblokować w naszym Battle Passie i te przedmioty możemy używać jako emotka, jeśli tak jakby w polu emotek wybierzemy tą piłkę do kosza to tak jakby od razu nasza postać ją rzuci i można w określonych lokacjach grać po prostu z naszymi teammateami czy nawet z przeciwnikami właśnie. W koszykówkę czy tam w golfach, czy, czy, czy właśnie w tą siatkówkę, czy cokolwiek to będzie, ta trzecia gra. No i tak jak widzieliście na ekranie, miała miejsce również update mapy dodano ogromną pustynną lokację w prawym dolnym rogu mapy, w której znajduje się Po odpoczynku, również zamieniono jedną lokację na golfowe gniazdko. No i też na tej pustynnej lokacji jest parę miejsc nienazwanych, które też tam zawierały jakieś ładne, ładne luty i tam jakieś budynki. Natomiast zmieniło się również inne miejsce na mapie. Tak, jak na przykład ulana wyrwa, teraz jest jeszcze bardziej zarośnięta. Pojawiły się również takie rifty, takie jakby pęknięcia, które jeśli w nie wejdziemy to sprawiałem, że tak jakby nie teleportuje do nas w żadne inne miejsce na mapie, tylko po prostu teleportuje nas to wyżej czyli to jakby, to działa jak taki nie wiem, przeniesienie nas do góry na lunchpadzie, tak? czyli po prostu taki lunchpad. tak jak właśnie teraz widzicie na ekranie, mi to bardzo pomogło, gdy na przykład burza mnie goniła więc właśnie widziałem, że ten drift tam gdzieś w jakimś miejscu się znajduje, widziałem, że burza jest blisko, no to sobie go wykorzystałem i przeleciałem sobie spokojnie w bezpieczne miejsce i burza mnie generalnie nawet nie tknęła dobra, więc kontynuujemy teraz zmiany ogólne w gameplayu a więc kolejną z nich jest to, że środki kręgów 7, 8 i 9 mogą się przesuwać w losowych kierunkach, a nie tylko kurczyć, czyli jeśli faktycznie jesteśmy w tych końcowych kręgach, to one już teraz nie tylko się kurczą do środka, ale po prostu ten, kręg, ten krąg może się pojawić nagle jakby poza tym obecnym kółkiem, czyli na przykład w prawo będziemy musieli wszyscy uciekać, nie ma tak, że cały czas tylko się to się do środka kurczy, aczkolwiek oczywiście jeśli chodzi o zmniejszanie się rozmiaru, to ciągle to się nie zmienia. Kolejna sprawa. Od teraz wyzwania progresywne, czyli te odblokowywanie kolejnych części jakiegoś skina, w tym wypadku tego drifta, który widzieliście, nie będą ograniczone do cał do, tylko do sezonu. Tylko po prostu będziemy mogli je kontynuować nawet po sezonie i od teraz nie będą wymagać od nas poziomu wbitego, tylko po prostu samych punktów doświadczenia, jak widzieliście tam chyba żeby wszystko odblokować w tym drifcie, potrzeba chyba z tego co pamiętam 200 tysięcy, aczkolwiek powinniście mieć to teraz na ekranie. I co do Battle Passa, teraz wyzwania tygodnia będą zawierać trzy wyzwania dla graczy bez Battle Passa, czyli dla wszystkich i dodatkowe 4 wyzwania dla tych, którzy właśnie posiadają Battle Passa. I jeszcze z takich małych zmian gameplayowych to w końcu naprawiono blokowanie się w zamykanych przez nas drzwiach oraz poprawiono błędy z wózkami sklepowymi, czyli taki bardzo ogromny i denerwujący lak, który być może zobaczycie na kolejnych fany momentach ze Fortnite'a, który naprawdę kilka razy tak mnie po prostu totalnie prawie zabił, a nawet kilka razy faktycznie zabił, że po prostu mega to wkurzało i praktycznie przez to zrezygnowałem z używania wózku, bo po prostu była masakra. Natomiast już to naprawili. No i jak widzieliście też warto o tym wspomnieć, że poprawiono faktycznie bardzo dużo grafik, bardzo dużo małych jakichś napisów, komunikatów Na przykład victory screen, jak się wygra wiadomo nie Także no generalnie tu by się mniej więcej kończyło omawianie tego update'u I ja generalnie nie omawiałem za bardzo tych skinów, sami sobie je możecie zobaczyć, ocenić Przejrzeć właśnie Battle Passa Natomiast ja tylko pokazałem mniej więcej jak to wygląda No i tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że to wszystko ładnie udało mi się zmieścić treściwie i nie zmarnować zbyt wiele waszego czasu. Jeśli Ci się filmik spodoba, jeśli jesteś nowy na moim kanale, to po content z Fortnite'a koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No i tyle. Ja już się żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zostaw łapkę w górę. No i tyle, narka.